Witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Prezydent miasta Janusz Gromek Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. i Kamila Paramirzyńska. Panie Prezydencie, rozpoczynamy od najważniejszej informacji. Mamy budżet. Wczoraj długa sesja budżetowa, ale zakończona przyjęciem budżetu. Tak, bo to jest najważniejsza uchwała dla pracy miasta i rady. I dlatego też niezmiernie się cieszę, że ten budżet został uchwalony, choć nie po mojej myśli do końca, ponieważ ja złożyłem autorski budżet w odpowiednim czasie i było wiele zmian. Wiele zmian, które przypasowały mi, bo nie ukrywam, że i Klub Platforma Obywatelska, i PDK, i niezrzeszeni, i stowarzyszenia, i rady osiedla, kluby sportowe dawały swoje propozycje. I ja starałem się ten budżet zrobić taki budżet kompromisu, nawet z tymi zmianami. Bo lepiej ten budżet kompromisu, jak nie przyjmowanie i dalsza kłótnia, a na tym tracić by mieli Kobrzeżanie i w ogóle mieszkańcy, bo nie uchwalenie budżetu, to by było skomplikowane życie przede wszystkim dla niektórych jednostek, dla stowarzyszeń, dla klubów sportowych. Jeśli już powiedziałem sam, z czym się nie zgadzam, się nie zgadzam z tym, że PDK następny rok, chyba czwarty, już tam wstrzymał podwyżkę podatków. Ja wiem, że niektórzy powiedzą i dobrze, ale no, też nie będę ukrywał, że tak budżet państwa, jak i budżety poszczególnych jednostek samorządu w tym Kołobrzegu w dużej części, czy w największej części już się składają z podatków i trzeba z tego żyć. A my te podwyżki podatków nie robiliśmy absolutnie na wysokim poziomie, tylko to były 3-4%, na przykład w skali chyba jednego mieszkania, jakiś tam budżet komunalny to by wynosił, czy w ogóle mieszkania, a chyba 14 zł w skali roku. No, no, to nie jest dużo, ale nie zgadzam się też z tym, że żeby wejście na molo było bezpłatne, toalety bezpłatne. No ale panie prezydencie, PDK mówi, toalety bezpłatne, molo bezpłatne, ale za to podnosimy opłatę uzdrowiskową. Niech ten turysta ma. No tak, ale my dzisiaj nie wiemy, jaka będzie skala turystów w Kołobrzegu i w ogóle turystów, no bo to jest zawsze takie ruchome, to nie jest przypisane w 100%, daje podatki. Podatki przypisane i praktycznie można liczyć na ten pieniądz, a to 2 300 000 zostało zdjęte. Tu wczoraj liczy tam jeden z radnych, że to będzie 3 przeszło miliony. To jest takie liczenie trochę patykiem po wodzie, bo po pierwsze to trzeba było połowę kwoty liczyć 1,5 miliona, a tą połowę dopiero może dostaniemy z Ministerstwa Finansów, ten równoważnik taki 1:1 w roku 2017. Ale też padła propozycja, żeby robić zadaszenie lodowiska, co jest bezsensem, bo to by miało kosztować, jeśli w tej formie, jaką chcieli radni PDK, to około 3 milionów, bo to już mam wyliczenie i opinię Mosiru, gdzie za 3-4 lata już jakby nastąpi śmierć techniczna tych urządzeń od lodowiska, to by się zniszczyło tory łucznicze, gdzie główny kierunek budowania tego obiektu to był pod tory łucznicze, najładniejsze tory łucznicze w Polsce, gdzie wiele zawodów się odbywa. I no proszę, panie prezydencie, ale na czym stanęło, jeżeli chodzi o lodowisko? O lodowisko? I zadaszenie lodowiska. No i ja po prostu przygotowałem tą informację, dam tą informację, ale będziemy przygotowali się w najbliższych latach do tego, żeby umiejscowić lodowisko może w innym miejscu i zadaszone na stałe. Takie jest prawdziwego zdarzenia, a nie żeby to było 2 w 1, teoretycznie tak jak teraz jest, ale jeśli byśmy zrobili w tym wydaniu, co niektórzy uważają, to byśmy zmaltretowali tory łucznicze i te boiska, które tam Ale PDK są. Na pewno powie, że słucha mieszkańców, bo wpłynęło do nich pismo podpisane chyba przez prawie 500 osób. Ale to do mnie też wpłynęło, no ja też słucham, ale ja patrzę jeszcze rozsądnie. No to jest słucha mieszkańców PDK. A co się stało z ulicą Giercza, gdzie przygotowałem projekt. Czy on jest dobry, czy nie, ale to robił projektant, kosztorys zrobił. A tu tak powiedzieli sobie, nie robimy. Dopiero naciski. Bo jak powiedział Marek Munarczyk, to fanaberia mieszkańców naszej telewizji. Tak powiedział? Tak. Fanaberia mieszkańców ulicy przy Giercza i okolicznych uliczek? No nie, to ja uważam, że to jest tak piękna ulica i tak ważna dla Kołobrzegu, że ją trzeba zrobić i doszliśmy do takiego konsensusu, że ja się zdeklarowałem przygotować uchwałę na środki finansowe, z tym, że PDK chce, żeby wymienić tylko tą infrastrukturę podziemną i zostawić te kocie łby i tak dalej. Ja nie jestem zwolennikiem tych kocie łby, bo sama pani chodzi i może tam bardzo łatwo nogę skręcić, a nawet złamać, przewrócić się i tak dalej, i tak dalej.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że trzeba słuchać też tych mieszkańców, bo oni mówią tak, my słuchamy mieszkańców, ale ulica Gierczak czy inny przykład, który gdzieś tam, środowisko turystyczne, które się nie zgadza absolutnie z tym, żeby molo było bezpłatnie, a następna sprawa to jest zdjęcie bardzo poważnych środków finansowych z promocji. I samo słońce, i sama plaża, i sam, że tak powiem, inny jakiś dobry moment dla turystyki kołobrzeskiej, to nie wszystko, bo najlepsze miejscowości na świecie, najlepsze, które są rozpoznawalne w milionach domów, reklamują się i promują się. A tu zdjęcie prawie o połowę. No nie wiem, o co tu idzie, ale... No właśnie, panie prezydencie, czy są zagrożone, nie wiem, jakieś imprezy w związku z tym? Nie no, duże, wczoraj czy... zaatakowano nas, że Sandra jest niepotrzebny, że telewizja publiczna też niepotrzebna. No to cholera jasna. Jak mamy się promować z tym lotem? Sławetna sprawa. Lot jest i nie wiadomo, czy ma być, czy nie. Ja w końcu zaproponowałem 400 tysięcy wpisanie do budżetu, a prowadzący tam sprawę pan Błaszczyk powiedział, że no zobaczy, jak to będzie, zobaczą oni, jak to będzie. Ja jestem, optuję za tym, żeby to stowarzyszenie, czy to będzie LOT, lokalna organizacja, czy KLOT Kołobrzeska, to jest, mnie to jest obojętnie, ale nasz główny przemysł turystyczny musi mieć takie stowarzyszenie, chociaż jest RSTU, PCS, oni też wspomagają to działanie, ale ten LOT czy KLOT to by na pewno pomógł. I niestety no, nie było zgody na to, żeby wpisać. Może będzie później. Ja zostawiam te rozmowy dla radnych PDK. Niech teraz trochę to naważone piwo niech wypiją i niech się dogadują z branżą turystyczną, co dalej mamy robić, bo ja będę wykonawcą tego, co oni po prostu ustalą dla dobra tego miasta. Mhm. Panie prezydencie, zostajemy jeszcze przy sesji budżetowej, bo wczoraj Porozumienie dla Kołobrzegu zaproponowało i taki punkt znalazł się w porządku obrad, punkt dotyczący pana wynagrodzenia. No i jakież było zdziwienie, myślę, że wśród radnych PDK chyba największe, choć później w rozmowach gdzieś zapewniali mi, że wcale nie. Kiedy się okazało, że dostał pan podwyżkę i ta podwyżka oznaczać tyle będzie, że będzie pan teraz zarabiał tyle, co w poprzedniej kadencji. Radni PDK chcieli jednak mniej. Od tego zacznę, że tak jak przedstawiła pani radna Woźniak uzasadnienie do tej podwyżki, mhm. Zgadzam się z tym uzasadnieniem. Miasto bardzo wysoko notowane od wielu lat. Jedno z najlepszych rozpoznawalnych miast. Turystycznie trzecie pod względem wielkości. W rankingach, obiektywnych rankingach Rzeczypospolitej i innych jeszcze czasopis, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ja najlepszy samorządowiec z województwa. Gdzieś w Polsce na trzecim miejscu, odznaczony krzyżem zasługi. Co jeszcze trzeba dopilnować? A te inwestycje, a to wszystko jak miasto... No PDK miało zastrzeżenia. Jeszcze mówi, że jeszcze są inwestycje, które się nie podobają, są rzeczy, które się nie udają. Niech sobie nie igrają z Gronkiem. Ja jestem zbyt poważny facet i naprawdę zasługuje prezydent Kołobrzegu na to, żeby to mieć, bo jak to wygląda, gdzie wójtowie gmin, które mają po 5 tysięcy ludzi i tak sobie tam siedzą w fotelu, jakoś tam zarządzają, mają te same jakby, no tak, pensje co prezydent Kołobrzegu. Chociaż się nie zgadzam, że prezydent Kołobrzegu ma tyle co prezydent Warszawy, czy Wrocławia, czy Gdańska, bo tamci powinni mieć o wiele więcej. No ale tak jest na dzień dzisiejszy przyjęte. Kto się godzi na startowanie na prezydenta, burmistrza, wójta, to musi się godzić też na tą pensję. Ale to nie tak, że oni tacy zaskoczeni, bo niektórzy po prostu chcieli mi to maksymalnie, ale są tacy, którzy z przyczyn może tego, że nie lubią Gromka, nie lubią Gromka, nie kochają Gromka, powiedzieć, że nie, bo nie. A tu się stało tak, jak się stało. To też efekt był taki, znaczy to wszystko wydarzyło się też dlatego, że nie było dwóch radnych PDK w tym momencie i Platforma Obywatelska razem z radnymi niezależnymi zagłosowała. Powiem tylko jedno, pani redaktor, że to, co mi zrobiono z pensją na początku kadencji, to nie było sprawiedliwe. To, co zrobiono wczoraj, to ja mówię o sobie i mówię o innych prezydentach, którzy będą w Kołobrzegu i zasłużą sobie, żeby zarabiali takie pieniądze godne, ale jak ktoś tam napisał gdzieś na portalu, jakby sugerując, że zgodziłeś się na psa, to szczekaj,
Ja nie płakałem, nie chodziłem na kolanach, po prostu biorę tak, brałem taką pensję, będę brał taką pensję, jaką mi Rada przydzieli, bo ja wiem, że są ludzie, którzy jeszcze mniej zarabiają, choć no nie może być tak, że podległy mi prezes spółki no zarabia tyle, co ja, albo więcej. No, trzeba trochę szacunku dla stanowiska i dla sytuacji. Panie prezydencie, czyli 12 300. Taką pensję będzie pan teraz miał. A nie zazdrości pani? A zazdroszczę. A kto by nie zazdrościł? Też bym chciała podwyżkę taką. Ale nie zazdroszczę obowiązków. Panie prezydencie, no dostał pan w każdym razie prezent na święta. Zmieniamy teraz temat, bo budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 3. Zaczyna się taki temat. Tak naprawdę mówiło się o tym już dawno. Kiedyś były takie opinie, że właściwie to tam nie ma miejsca, nie ma gdzie. No i co? No i co? I są dwa warianty. Jeden wariant jest od strony czołowej. Postawić salę i do końca do wysokości budynku dobudować. Tam by była następna sala, taka nie mała, nie duża, ale wystarczająca na salę konferencyjną, jakiś stryszek. Ale tu musimy ruszyć po środki zewnętrzne, unijne. Mhm. A drugi moment to jest wybudowanie sali tam na tym placu. I to trochę by zakłóciło i komunikację, i plac zabaw. I tak nie jestem za bardzo za tym miejscem. Skończyliśmy rozmowę na tym poziomie, żeby jednak w tym miejscu, co pierwsze powiedziałem, od tej czołowej ściany, ale ruszyliśmy teraz popatrzeć, gdzie można te środki uruchomić, bo budując salę na tym placu, samą salę, to gdzieś tam sobie poradzimy finansowo, ale budując już od czoła z wysokością, no to już trzeba o wiele większe pieniądze i to wybudowanie to naprawdę korzystne dla szkoły będzie. I dlatego też szukamy pieniędzy, ale już informuję, że w budżecie są środki finansowe na zaprojektowanie tej inwestycji. Ja nie mówię specjalnie sali, bo to może być nie tylko sala, ale sala konferencyjna i stryszek. Tej inwestycji w kwocie 120 tysięcy i jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby ta szkoła w końcu miała salę. Panie prezydencie, zapraszamy, bo już w niedzielę spotkanie przedświąteczne. Jest tu taki plakat, taki miły, milusiński, zielony, z choinką i pisze: Plac Ratuszowy, niedziela, 20, o godzinie 17. Będzie występ zespołu, będą spotkania z władzami, a jakiś barszczyk będzie, i degustacja świątecznych potraw. Także bardzo zapraszam w niedzielę najbliższą o godzinie 17 na Plac Ratuszowy. Panie prezydencie, czy my jeszcze o sporcie w tym okresie możemy mówić? No możemy mówić na przykład o piłce ręcznej. Ale to o Kołobrzeskiej to niekoniecznie. Ale dlaczego nie? Ale Kołobrzeskiej... Widziała pani mecz Polek z Węgierkami? Nie widziałam. Proszę pani, absolutnie, wręcz byłem pewien, że nie wygrałem z Węgierkami, a tu jednym golem wygrały. A wie pani, jak one sobie skakały, jak ja płakałem, ja też płakałem z tej radości. Bo sport jednak to są emocje niesamowite i to jest taka duża niespodzianka. Dzisiaj grałem z Niemkami. Oczywiście siadam przed telewizorami, kibicujemy. A co do Kołobrzeskiego, no piłka nożna miała nie tak dawno zakończenie sezonu. Ja twierdzę, że udany był sezon. Pomimo tego, że tak budżet jest taki, jaki jest. Piłka koszykowa rwie się w tej drugiej lidze do pierwszej, piłka siatkowa. I co będzie, jak się wyrwie do pierwszej? No, nie wiem. Ja się jeszcze tak głęboko nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Ja im życzę tylko, żeby wygrywali jak najwięcej meczy. A co do innych dyscyplin, no bawią się, trenują, ćwiczą. Na lodzie jeżdżą. Moja wnuczka uczy się już powoli. A pani synuś? Na łyżwy już idzie? Nie, jeszcze nie, choć tak coś ostatnio wspominaliśmy. Nie, tam chodzi, bo to jest ważne. Mhm. Dziękuję panie prezydencie. Prezydent miasta Janusz Gramek był moim państwa gościem dzisiaj. Dziękuję państwu, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.